No, witam wszystkich na kolejnych zawodach spinningowych. Tym razem o puchar właściciela jeziora Przemysława Kinowskiego. Niestety właściciel nie zdążył dojechać. Dużo pracy. Już tłumaczę, jak będą odbywać się te zawody. Łowimy na żywej rybie. Ci, co już są któryś raz, to wiedzą, jak to się będzie odbywać. Każdy, czy tam co drugi zawodnik dotrzyma matę. Mata dostała nowy znak, żeby się nie dublowały wyniki z zeszłego roku, czy tam z lat poprzednich. Do, że tak powiem, rywalizacji wchodzą następujące gatunki: okoń, szczupak i sandacz. Jeżeli ktoś przywali suma, który tu pływa prawdopodobnie jeden, to też go wam zaliczę i jeszcze dobrze postawię, że ktoś go z tej wody wyjmie. Szczupak bez wymiaru, sandacz tak samo, okoń wymiar 18 cm. Ryby, jeżeli ktoś tam nie ma maty, to poprosić sąsiada, bo tych mat mamy około 30, a was jest prawie 40, także nie dla wszystkich tych mat będzie. Albo wołać do sędziego. Albo wołać, zgłaszać, po to my tu jesteśmy trzech, będziemy chodzić i słuchajcie, jest taki półmrok, myślę, że dzisiaj nie trzeba, żeby was dzielić na dwie grupy, możecie się spokojnie rozejść, przygotować, zawody będą trwały około 6 godzin, 12, może to być parę minut po 12, nie będziemy tutaj sztywno mówić, że to jest 12. Jeżeli są jakieś pytania, to słucham. Kiedy będzie widno? Widno będzie za chwilę. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o haki czy coś, do zbrojki można używać, wszystkiego można używać, tylko patrzcie tak, żeby tą rybę szło odczepić i żeby ona żywa wróciła do wody. Po to są te szczupaki na niewymiarze, robimy, żeby po prostu te ryby jak najszybciej wracały do tej wody. Z mojej strony to tyle. Jak tylko się rozwidni trochę, to zaczynamy i niech wygra najlepszy. Kolejny szczupaczek zawodów, Winerek tu mierzył, wypuszczamy gościa, 47. A jak? I gitara. 47. Dawaj, wypuszczamy, ja go ci wypuszczę, już chociaż coś dzisiaj zrobię. Kolejna rybka zawodów, 51, łowca, wypuszczamy. Pierwszy dziś? Pierwszy. To nie ostatni na pewno. Zawody na żywej rybie to na żywej rybie. To jest całkiem inny klimat. Brawo ty, zgłaszamy. Nawet i pół, o. Trzeba przesuń bardziej do tego, 50, oj, pół można mu dać. No, Artur, widziałeś? Wypuszczamy. Grzechu, wypuszczaj mu go. To niech on wypuszcza. To jest jego. Wypuszczaj. Artur, dawaj. A też. Michał. Michał, a ty? A jak? Nauczone ma je. Oj, czekaj. Winerek ma cztery dychy. Winerek, cztery dychy. Ale jaki gruby pasunięty. O, na żarty, one teraz ty taki 40, a na żarty jak bąk. Łap go teraz, tą, ty, Michał. Dawaj go tu. Teraz tu jednego mierzymy. Winerek ma 40. 47. 7. 47. Winerek 47. A Patryk prawie ciął, gdzie? No. Jest. Jest następny. Jest następny. No to już teraz. Pozamiatany. Ale jeden rocznik one są, nie wszystkie. Pija, pija. Daj go tu. Zobaczymy, ile on tu ma. Weron. Plątał się, czekaj. Żeby go nie tutaj z tego śluzu. Dobra. Czterdzieści sześć i pół. Patryk Urban. Wypuszczamy. Dobra, jo, wypuszczamy. Dawać. No wypuszczaj, a ja winerka tutaj. Pa, winerek ma. Pila, pila. Pila, pila.
Wy tu na wariata łowicie, czy na spinning? Nosem. Ja piernik. Ile chodzi do pasia, chodźcie parami. Na wędkę. To jest która ryba w 5 minut tutaj? Szósta, piąta? Nie, piąta chyba. Dawaj tu, jednego zmierzyliśmy, drugi. Oddawaj gumę. Dobra, winerek. 40. Weź go tak. 44. 45. Winerek, 45. Brawo! Pila. Jest! I to była ostatnia ryba tych zawodów. Kończymy! Koniec! Czas na koronację dzisiejszych zawodów. Gratuluję wszystkim takich wyników. Rzadko się zdarza, żeby na zawodach spinningowych padało tyle ryb. Sekundka, tu sobie przygotuję. No mamy litery na finalnie. Słuchajcie, zaczniemy od Big Fisha, bo tutaj najmłodszy osobnik, tutaj najmłodszy kolega pokazał dzisiaj, jak zrobić fajną, dużą rybę. I to jest gratulacje dla Daniela Mańskiego. Brawo! 67 cm szczupak. Brawo, Daniel! Brawo ty! Słuchajcie, nie będę nawet wyczytywał od osoby, która złowiła, że tak powiem, najmniejszą rybę, bo to by trwało długo, 20 ponad osób złowiło ryby. To wszystko będzie w internecie do zobaczenia. Lecimy tylko pierwsze trzy miejsca i zaczynamy od miejsca trzeciego. Przemek Gołębieski, wynikiem 174 cm, pila, pila, trzecie miejsce. Brawo ty! Miejsce drugie. Chyba drugie po raz trzeci lub któryś. Piotr Pepiński, 249 cm łącznie. Brawo ty! Znowu drugi. Oskar, teraz posłuchaj. No i miejsce pierwsze. Dominator dzisiejszych zawodów. Nie ma w ogóle o czym gadać. Nie trzeba było tego nawet podliczać. Patryk Urban, wynikiem 433,5 cm zdobył pierwsze miejsce. I słuchajcie, tutaj jest, że tak powiem, zwycięzców, czy tam my wszyscy jesteście zwycięzcami. Jakby ktoś miał jakąś naklejkę na furę czy coś, to zapraszam. Tutaj jeszcze dla szefowej czapeczkę proszę wręczyć. Ale ja wam przeczytam, macie dużo czasu, to jedziemy. Miejsce czwarte, Artur Sikora, 169,5 cm. Brawo! Nie poddał cię! Miejsce piąte, Bartosz Bida, 141,5 cm. I dobrze! Brawo! Miejsce szóste, Paweł Januszewski, 117,5 cm razem. Brawo! Tomasz Wilczewski, siódme, 107 cm. Brawo! Tomek Krakowski, Kazik Krawkowski, razem na ósmym miejscu, 98 cm. Potem jest Sebastian Czarnecki, 89 cm. Daniel Mański, to już było, 67 cm. Łukasz Pepliński, 59. Michał Saworski, 50. Paweł Stachowski. Paweł Stachowski jest potem Maciej Nadolny, Krystian Kaszubowski, Mateusz Pepliński, Cyprian Toczek, Zbigniew Jakusz i Patryk Stefański. Także osób bardzo dużo na ogrodzie. Gratulacje. Wielkie dzięki dla was wszystkich, dla sponsora Starspeed, który zawsze nam tu coś dorzuci do podziękowania dla Przemka. Udostępniało wszystko, jak tylko chcemy, robimy co chcemy. Także wielkie dzięki też dla niego. Dla Romana znowu za super zupkę. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Brawo, Romek. I dla wszystkich zainteresowanych prawdopodobnie jeszcze jedne zawody w tym roku, a na resztę trzeba poczekać. W grudniu zaplanujemy kolejny rok. Mam nadzieję, że się spotkamy tu w tym samym gronie albo jeszcze większym. Także z naszej strony to wszystko. Nie uciekajcie. Pamiętkowe zdjęcie. Dojedźmy tą zupę, kto ma chęć na kawę. To jeszcze możemy tutaj sobie porozmawiać. I z mojej strony tutaj to wszystko. Dzięki, Punek. Dzięki, Mariusz. Brawo.
Ale nie to na pokraju. To do niego.